Okej, okay, Tyrant, koniec Residenta, podejście drugie, akcja. Resident Evil. My God, jak mnie wtedy rozwalił. To w takim razie inna strategia. Zrobimy w ten sposób. Zabieram ze sobą granatnik. Znowu będę musiał zrobić to przetasowanie. Trudno. Wywalam to. To mi jest potrzebne. To mi jest potrzebne. To też. To też. To też. No, to nie. Też. Jeszcze były jedne flamy, tak, i jeszcze jeden acid. Gdzie jest? Dobra, tak też można. Zmieszać to. Zmieszać to. Zmieszać to. Zmieszać to. Teraz wywalić tą jedną paczkę. Potrzebujemy innej amunicji. Gdzie jest jakaś inna amunicja? Come on! Wiem, że tu jesteś. Nie ma? To już wszystko? Okej. Okay. To bierzemy leczały. Dużo leczał. Może jednak tego Chopina? Tam. Chopina. Leczały ważniejsze. Pragnę uprzejmie przypomnieć, że są tacy ludzie, którzy rozwalają nawet Tyranta nożem. Niczym innym, tylko nożem. Podchodzą i ciechają go nożem. I udaje im się. Całą grę przechodzą nożem. Tylko nożem. Nie do pomyślenia. Fuck you, don't even come close. Don't. Okej. Okay. Safe. Safe. I'm retarded. Nie zostawiłem sobie jednego miejsca. I'm super retarded. Okej, okay, to zrobimy tak. Nope. I no. Okej. Okay. Dobra, Chris, wiem. Lecimy na górę. Let's go. I know, really. Więc mogę sobie... W sumie... Co ja się będę? Mogę sobie użyć. Don't need to use this. Okej. Okay. To w takim razie odłożę do skrzynki, skoro nalegasz. No. There's a ladder, will you climb it? Yes! Lecimy rozwalić Tyranta, tym razem się uda. Tyrant nie jest trudny, jest tylko... okropny, trudny. Okej, okay, to jest opuknięte. Dobra, lecimy, szybko. Come on, tym razem się uda. Nie ma innego wyjścia. Come on. Dobra, już lecimy, Brad. Hang on! Bateria? Dobra. Biorę to. Przypominam, że Krzysztof to w ogóle ma przesrane, bo przecież ma te dwa miejsca mniej w ekwipunku, więc tak naprawdę... w efekcie może zabrać 5 różnych rzeczy. Jakaś broń? Jakaś amunicja? Okej. Dwie bronie, jedna amunicja.
dwie leczałki i koniec. Sorry. Także jest grubo. Jest naprawdę grubo. Tylko spokojnie, tym razem się uda. Tylko naprawdę trzeba się spieszyć. Naprawdę trzeba tego Tyranta szybko wykończyć, bo jak nie, to i tak wybuchnę. Ostatnim razem mi zostało 8 sekund. Ja nie wiem, czy ja bym zdążył po tą rakietę tam podejść i go rozwalić. Szybko flara. Nie ma czasu do stracenia. Czy ja mogę tego użyć tak tutaj? Mogę. Okej. Okay. Drobna oszczędność czasu. Come on, faster. No. Wiem, że wyjdziesz, Tyrant. Nie ociągaj się, już. Jak masz wyjść, to wyjdź. Doskonale. Chodź tu, gnoju. Nie wiem, czy w niego wcelowałem, pewnie nie. Ale kwiatę, bo... Nope. This is bad. Nie mogę być przy ścianie. Okej, okay, I'm fine. Załadujmy kwasową. Kwasowa działała całkiem nieźle, zdaje się. Caution. Autocelowanie to naprawdę jest dobra rzecz w tej grze. Ale nie mam tego luksusu, żeby skorzystać z niej. No. Danger. Shit gets real. Shit. Okej, okay, może teraz zapalająca. Może teraz odejdę. Get the fuck out, Tyrant. I don't like you. Oh, yes. It's coming! Kill that monster! You're time on Amazon, Jill! To kill him! Time to do this shit! You're dead, Tyrant! You're dead! Na wszelki wypadek. Jakby coś miał później, tak? Equip. Mam cztery szanse! Get the fuck out, you dick! Się ciągle śmieje. Okej, okay, that's it. Udało się. That's it. To był Resident Evil 1. Teraz patrzcie i rozkoszujcie się w zakończeniu. Zakończeń jest kilka. Barry może nie przeżyć. Chris może nie przeżyć. Wszystko może nie wybuchnąć. Duże rzeczy może się dziwnie jakoś zrobić. Ogólnie, nawet tak wyglądał pierwszy Resident Evil. Tu, jak widzicie, jest też scena, której ja nie widziałem, że...
jednak nie jest to taka zupełnie liniowa gra, co mi się oczywiście bardzo podoba. Tego też nie widzieliśmy. Barry czasami wpada i rozwala tym miotaczem ognia Plant 42. Różne rzeczy się dzieją. Nie wiem, od czego one są uzależnione. Tak, Huntery były chyba największym zagrożeniem przez cały czas, nie licząc tych gnoi. Dobra, fuck these guys. Barry. Co, no? Ja mam nadzieję, że wam się podobało i mam nadzieję, że jesteście gotowi na Resident Evil 2. Ale oczywiście głównie mam nadzieję, że macie ochotę i jesteście gotowi na Resident Evil Remake, ale to dopiero w 2015 roku. Także dzięki i do zobaczenia na Resident Evil 2. 5 godzin 48 minut. Czyli dobrze oceniłem, jednak około 6 godzin, ale da się szybciej. Jak się przejdzie jeszcze szybciej, to się dostaje fajne bonusy. Na przykład tutaj dostałem klucz do tego pokoju, nie wchodziłem tam, bo tam jest z kostiumami innymi. Ale kto by się tym przejmował? Mogę sobie zasejwować i na kolejnym sejwie będę miał ten klucz. No dobra. Do zobaczenia.